dziewczyny, witam was w recenzji drugiej już palety Lorac. Jeżeli jesteście ze mną na bieżąco, to wiecie, że paleta pierwsza, którą wydał Lorac, czyli Lorac Pro, to jest moja ulubiona paleta i nie ma absolutnie dla mnie w tym momencie lepszej palety na rynku. Jestem jej wierna, jak widać, wydziubałam już ją solidnie. Tak w ogóle, pierwszy film, który pojawił się na moim kanale, to była właśnie recenzja tej palety. Od tego filmu zaczęła się moja historia z YouTube'em. Więc jakby nie było, mija już rok i jest was ponad 4000, za co wam serdecznie bardzo, bardzo z całego serca dziękuję. Mam nadzieję, że sprostam waszym oczekiwaniom. Więc dzisiaj na tak zwaną rocznicę będzie recenzja drugiej palety Lorac Pro, którą ostatnio kupiłam. Jest to paleta w nieco innej wersji kolorystycznej. Tak to wygląda w opakowaniu. Razem z paletką dostajemy taką malutką wersję bazy pod cienie. No ale co, otwieramy. I tak prezentuje się paletka. Jak widzicie, pierwsza była czarna. Widzicie? Pierwsza była czarna, ta jest szara. To ma też swoje odzwierciedlenie, jeżeli chodzi o kolory w środku. Ta paleta ma takie ciepłe tony w sobie. Dużo złota, brązów, jakieś miedzi i tak dalej. A tu mamy chłodną wersję kolorystyczną. Tak to się prezentuje. I już wam będę swatchować te kolory. Tak prezentuje się ta paletka z bliska. Jak widzicie, piękne kolory. Ja kupiłam tą paletę z zamiarem takim, że no do mnie te kolory średnio będą pasowały, może co po niektóre, ale ja tą paletę kupiłam z myślą o dziewczynach o chłodnym takim typie urody, o blondynkach i o dziewczynach, które mają taką bardzo jasną karnację. Te kolory naprawdę się w takim przypadku sprawdzą, więc jeżeli jesteście takim właśnie chłodnym typem urody, to polecam wam zaczęcie przygody z Loraciem od dwójeczki. Już żeby przyspieszyć, to swatche zrobiłam sobie poza kamerą. Tak wyglądają cienie w palecie, a tak... Czekajcie. A tak prezentują się na skórze. I od lewej, czyli najjaśniejszy z cieni, beżowy, bardzo uniwersalny kolor buff. Zaraz obok light brown, czyli taki chłodny odcień właśnie cappuccino. Cool grey, czyli ładny taki szary odcień, myślę, że idealny w kącik, żeby przyciemnić powiekę. Nectar, czyli taki no, powiedziałabym, podchodzący pod łososiowy, taki brudny kolor. Bardzo chłodny odcień, zaraz obok plum, czyli no taka typowa śliwka. Navy, czyli taki granatowy, jak widać taki morusek bardzo ciemny. Charcoal, czyli taki bardzo, bardzo ciemny, powiedziałabym nawet taki, jakby to określić, bardzo ciemny, szary kolor. No i standardowo czarny, który jest bardzo, bardzo czarny, ja bardzo ten czarny kolor lubię. No i już wam pokazuję dolny rząd. I dolny rząd, czyli cienie, które się mienią. I tak wyglądają na skórze. Pierwsze cztery powiedziałabym, że są mega uniwersalne i myślę, że super się sprawdzą, jeżeli chodzi o taki makijaż ślubny. Pierwszy kolor to Snow, czyli taki piękny, połyskliwy, biały cień. Kolejny to beige, czyli taki, no, powiedziałabym, na całą powiekę fajny, jasny kolor, jeżeli chodzi na przykład o makijaż ślubny. Kolejny cień to Rose, czyli taki z takim pomarańczowo-różowym pigmentem, bardzo jasny beż. Kolejny kolor to jest ten, czyli Mocha. To jest też taki, powiedziałabym, lekko różowawy, jeżeli chodzi o pigment, kolor. Ładnie się one wszystkie mienią. Chrome, czyli no taki typowy chromowany kolor. Kolejny cień, srebro, czyli silver, bardzo ładnie się mieniące. Kolejny kolor to jade, czyli taka butelkowa zieleń, bardzo ciemny, fajny taki z czarnym podtonem.
I ostatni kołkoł, czyli taki cegielniany, brązowy, ciemny cień. Coś dla fanek właśnie takiego ładnego, smoky. I tak to wygląda, drogie moje. Widzicie, mi się bardzo podobają. Dajcie znać, co sądzicie. Więc same widzicie, że pigmentacja jest niesamowita, nawet tutaj te jasne, matowe cienie są bardzo wyraźne na skórze. Jak dla mnie stosunek ceny do jakości tej palety jest po prostu świetną okazją zakupową. I dla mnie to jest must have, jeżeli chodzi o cienie. Te dwie paletki to są po prostu moje dwa serduszka. Więc tak wyglądają dwie siostrzyczki. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak dokładnie z bliska wygląda jedynka, to pomimo, że jakość filmu jest dość słaba i wieje non-stop mi w mikrofon wiatr, bo wtedy no, to był mój pierwszy film, jeszcze nie miałam doświadczenia i tak dalej, to tutaj macie link do tego filmu, możecie się ewentualnie pośmiać po prostu. Ale jeżeli chcecie, żebym nagrała taką drugą wersję, ulepszoną troszeczkę, żeby było widać lepiej te cienie i tak dalej, to dajcie mi znać w komentarzach, nagram Wam po prostu jeszcze raz tą recenzję tej pierwszej paletki. No i co, na dzisiaj to jest tyle. Tak jak powiedziałam, jestem skłonna zorganizować jakąś paczkę, jeżeli któraś z Was nie ma nikogo za granicą i nie ma możliwości, żeby zamówić sobie tą paletę, to proszę napiszcie mi w komentarzu albo ewentualnie w wiadomości prywatnej, to jakoś tam się dogadamy po prostu i ewentualnie zorganizuję jakąś taką większą wysyłkę. No, także na dzisiaj to już tyle. Bardzo się cieszę, że ze mną jesteście. To już mój rok vlogowania na YouTubie. Mam nadzieję, że kolejny rok upłynie mi tak miło i tak fajnie jak ten poprzedni. No i co? Bardzo Wam serdecznie dziękuję za uwagę dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym filmie.